Pewnie na samym wstępie chciałem podziękować chłopakom, bo dzisiaj zostawili naprawdę kawał serca. Wiadomo, że mieliśmy swoje trudne czasy, jesteśmy teraz też bez Urosza, natomiast zespół pokazał, że potrafi walczyć nawet bez Urosza, jak równy z równym. To co mi się na pewno podobało, to mimo momentów słabszych i dobrej gry Jastrzębia, za każdym razem wracaliśmy do gry. Każdy z zespołu, który wchodził na boisko, coś wniósł. Duże brawa naprawdę dla wszystkich. Byliśmy w trudnym momencie, dzisiaj Bartek też już Kwolek oddychał rękawami, natomiast wiemy, że miał infekcję zaledwie 10 dni temu i dzisiaj starał się robić też wszystko. Gratulacje dla Jastrzębia. W piątym secie największą różnicę zrobili w zagrywce. Jak przez cały mecz przyjmowaliśmy w miarę dobrze i potrafiliśmy sobie radzić z ich mocną zagrywką, to w tiebreaku zagrali bodajże 3 asy i 2 piłki przechodzące i nam odskoczyli w tej początkowej fazie. No my opadliśmy z sił, natomiast no tak jak mówię, jest takie powiedzenie, że nigdy nie jest koniec, dopóki nie jest koniec, i z taką myślą, bez względu na to, co będzie się działo, pojedziemy do Jastrzębia. I zostały nam tak naprawdę końcówka sezonu. Jedno jest pewne, że do końca w każdym meczu będziemy wierzyli w zwycięstwo. Ja myślę, że nowy dzień, nowe rozdanie. W gameplanie w dniu poprzednim byliśmy też perfekcyjnie, natomiast oni grali bardzo dobrze na podwójnym bloku i to zrobiło największą różnicę. To gdy mówimy często o gameplanie, to mówimy o 4-5 piłkach w secie, gdzie wtedy jest perfekcyjne przyjęcie. Dzisiaj większość meczu grała podwójna zmiana, Teleporty i Hadrawa. Janek Hadrawa dał fantastyczną zmianę. O ile udało nam się wykluczyć w pewien sposób Stefana Boje, to ta podwójna zmiana zaskutkowała. U nas też była dobra podwójna zmiana. Odrobiliśmy w czwartym secie dosyć sporą przewagę Jastrzębia. Ja myślę, że kapitalne zawody i w momencie na pewno czuję się niedosyt w momencie, jak się nie podejmie walki. Natomiast dzisiaj tak jak mówię, cieszę się za serce, które zostawili chłopaki. Dziękuję publiczności, bo stworzyliśmy tutaj po raz kolejny kapitalne widowisko i walczymy dalej.